Z zasięgiem samochodów elektrycznych jest trochę tak jak z pensją. Idziecie do pracodawcy na pierwszą rozmowę kwalifikacyjną, pytacie o zarobki, a on wam mówi 6 tysięcy. No to wy uradowani, super, wystarczy. Po czym jak zaczynacie pracować, to okazuje się, że to było brutto, a na rękę macie 3500. I tak jest z elektrykami. Czytacie w katalogu, że przejeżdża 500, a potem się okazuje, że 350 albo jeszcze mniej. Natomiast ja bym się temu nie dziwił, że przejeżdża 350, a nie 500. Pamiętajcie, że wszystkie dane katalogowe na temat zasięgu podawane przez wszystkie firmy są badane według jednej procedury, po to, żebyście te dane mogli porównać. Ale to nie znaczy, że zawsze przejedziecie tym samochodem dokładnie tyle, ile podaje producent. A dlaczego? Bo są zmienne. Zmienna jest temperatura, zmienne są warunki drogowe, zmienne są prędkości. Kiedyś, pamiętacie, w katalogach samochodów podawano różne zużycia paliwa dla różnych prędkości. Przy 90 mieliście podane zużycie paliwa, przy 120 oraz w jeździe miejskiej. Dzisiaj ten wynik jest uśredniony i badany według tej procedury WLTP, o której jeszcze później powiemy. A czemu to wszystko mówię? Bo dzisiaj sprawdzimy Mustanga i jego realne zużycie energii i jego realny zasięg przy różnych prędkościach. Przy 90, przy 120, przy 140 oraz jeszcze w mieście. Po to, żebyście mieli punkt odniesienia. My wszyscy, żebyśmy mieli punkt odniesienia. Żebyśmy wiedzieli, jak się zmienia ten zasięg wraz ze wzrostem prędkości. Zanim ruszymy drogę, to parę słów o samym samochodzie, który będzie naszym autem testowym do tego eksperymentu. Mamy wersję tylnonapędową, czyli jeden silnik elektryczny z tyłu o mocy około 300 koni, niespełna 300 koni i dużą baterię tutaj w podłodze, bo bateria ma 98 kWh pojemności. Tylko uwaga, 98 kWh brutto. I dlaczego to mówię i podkreślam? Bo jak sprawdzacie sobie w katalogach pojemność akumulatorów w aucie elektrycznym, to patrzcie na pojemność netto, a nie brutto. W tym wypadku netto to 91 kWh. Dlaczego podaje się dwie wartości netto i brutto? Brutto to jest całkowita możliwa pojemność baterii. Natomiast nigdy samochód elektryczny nie rozładowuje się do końca, bo groziłoby to bardzo szybką degradacją baterii. Zawsze parę procent energii tam zostaje. Dlatego zwracajcie uwagę, tak jak mówię, na tę pojemność netto, czyli tak zwaną użytkową. Ona świadczy o tym, jaki rzeczywisty jest zasięg samochodu. No, co to jest to WLTP? Ano WLTP jest to specjalna procedura sprawdzania zużycia energii i paliwa przez samochód. Tylko odbywa się to w warunkach laboratoryjnych, czyli de facto na rolkach i ze sztucznie wywołanym powiewem wiatru z przodu. I sprawdza się ten samochód wówczas przez 30 minut. I jaki dystans przejeżdża w tym czasie, ten sztuczny dystans na rolkach? 23 km, co oznacza, że średnia prędkość to zaledwie 46 km. A jeżeli 46 km, no to wiadomo, że to zużycie nie może być wysokie. Owszem, samochód w tym czasie się rozpędza, przyspiesza, raz jedzie przez kilkanaście sekund 130 km na godzinę, ale nadal to tylko 46 na godzinę. W dodatku przez część tego czasu również stoi w miejscu, tak po prostu, jakbym stał teraz tutaj na światłach. I z tego się wyciąga średnią. No to nic dziwnego, że ta średnia jest potem taka wysoka, czyli zasięg potem mówią, że wynosi 600 km. Ale to WLTP nie jest po to, żeby wam pokazać, jaki dokładnie będzie zasięg tego auta, bo każdy przecież jeździ inaczej, w różnych warunkach. Raz jest zimno, raz jest ciepło, zależnie od tego, jaką macie nogę. To jest po to, żebyście mogli sobie porównać samochody między sobą, jakie tam występują różnice w tym zasięgu. Żeby to było, żeby znaleźć jakiś punkt odniesienia, po prostu musi być jakiś punkt odniesienia do tego wszystkiego. I właśnie do tego służy procedura WLTP. Natomiast, jeżeli będziecie jeździli elektrykiem głównie po mieście, szczególnie zakorkowanym, jak dzisiaj Grodzisk, to możecie się spodziewać, że ten zasięg będzie nawet może być wyższy niż ten podawany średni przez producenta. Naprawdę, bo preferują auta elektryczne właśnie miasto. W silnikach spalinowych było odwrotnie. One nie lubiły tego rozpędzania, nie lubiły tego potem hamowania, ponieważ podczas tego hamowania traciły energię. Jak jedziecie przez miasto elektrykiem, to on na przykład zdejmuje nogę z gazu i on się doładowuje, co w silniku spalinowym nie występuje. I dlatego z elektrykami jest dokładnie odwrotnie niż z samochodami spalinowymi. Spalinówki były nieekonomiczne w mieście, mniej zużywają poza miastem, natomiast w elektryku jest odwrotnie, jest bardzo dzięki rekuperacji ekonomiczny czy energooszczędny w tym wypadku w mieście, natomiast poza miastem tę energię musi cały czas wykorzystywać do napędzania kół. Ładnie opowiadam? Bardzo. To staniesz w nagrodę, że mnie tak chwalisz, cukiereczka, proszę bardzo. No i w mieście to są też niskie prędkości.
30, 50 na godzinę, dużo zatrzymywania, to dużo odzyskanej energii, którą trzeba potem wykorzystać do ruszenia. I nie jest to jeszcze perpetuum mobile, ale pamiętacie, ile taki silnik elektryczny jest w stanie odzyskać tej energii. Jeżeli nie, to obejrzyjcie sobie nasz odcinek, o gdzieś tu, nie wiem gdzie tam silny, pokażesz to? Tutaj gdzieś tam albo tam. I obejrzyjcie sobie odcinek z Audi Q4, w którym pokazaliśmy, jak samochód efektywnie potrafi elektryczny odzyskiwać energię podczas hamowania. A tutaj mam jeszcze one pedal, zobaczcie, więc jak sobie jadę i to warto z tego korzystać w samochodzie elektrycznym, jak sobie tak jadę, zaraz zobaczycie, cały czas trzymam nogę na gazie, ale w ogóle nie używam pedału hamulca, żeby on odzyskiwał sobie jak najwięcej tej energii. Zobaczcie, zdejmuję nogę z pedału gazu i samochód się zatrzymuje do zera. Natomiast jeżeli sobie wyłączycie ten one pedal, bo to można go sobie tutaj wyłączyć, zdejmiecie nogę z pedału gazu, to samochód będzie się toczył jakby na luzie, ale jak dotkniecie pedału hamulca stopą, to też będzie odzyskiwał energię. 2 kilometry przejechane w sporych korkach, jak widzicie, zobaczcie, 11 kWh zużycie energii. 11. Jak jest troszkę mniejszy ruch i jedzie się szybciej i mniej się hamuje, to wzrasta do 14-15. Ale wiecie, co to oznacza? Ja też nie. 91 kWh to jest efektywna pojemność baterii, czyli ta netto. Dzielone, o, teraz do 10 spadło. Dzielone na 10, no to wychodzi nam 900 km zasięgu. Ale podzielmy to naprawdę na realne 14-15, czyli 14,5, jakie zazwyczaj jestem w stanie osiągnąć w takim mieście jak Grodzisk, jeżdżąc na co dzień głównie po mieście. To proszę bardzo, na 14,5. 627 km. To będzie realny zasięg Mustanga Mach-E w codziennym użytkowaniu w mieście. Ponad 600 km. No nie powiecie mi chyba, że to mało. Zobaczcie, no 10 mam. Dobra, przejedziemy teraz, tutaj powinien być taki kawałek, który będzie dynamiczniejszy, więc będzie można szybciej pojechać. Uwaga, silny. O, tylny napęd aż zarzuciło dupką. No miało być szybciej i sprawniej, no. Ustalmy dla porządku, że będziemy w każdych tych warunkach przejeżdżali takie 5 km, czyli w miejskich zrobimy 5 km i zobaczymy, jaka to będzie średnia. Potem przejedziemy sobie 5 km przy 90 na godzinę i zobaczymy, jaka to będzie średnia, jeżeli chodzi o zużycie energii, i to samo przy 120 i 140. Cyk! 5 km, średnia zużycia energii w Grodzisku Mazowieckim Mustanga Mach-E RWD z baterią 91 kWh. Wynosi 14 kWh. 14 kWh. Dobra. Powiedzmy, że to będzie 14,5 kWh. 627 km przejeżdżacie realnie Mustangiem Mach-E. I teraz resetujemy to i zobaczymy coś innego. Pojedziemy z Grodziska do Radziejowic. To jest droga, która prowadzi przez 2-3 wioski. Teraz tutaj, zanim wyjadę z Grodziska, muszę jechać 50 na godzinę. Potem będę jechał 70-90. W tym zakresie. Czyli taka typowa jazda pozamiejska bocznymi drogami. I zobaczymy teraz, jakie to będzie zużycie energii. Nie chcesz tego cukiereczka? Słuchajcie, to kiedy będziemy jeździć po tym mieście, bo mamy już trasy wiejskie, a teraz kiedy po mieście jedziemy? I spodziewam się, że w takich warunkach to zużycie energii też nie będzie jakoś specjalnie wysokie. Na pewno wyższe niż w mieście. Niemniej będą to dosyć niskie prędkości, to po pierwsze, a po drugie też będzie trochę hamowań, no choćby w tych wioskach. Na nasz plus działa to, że dzisiaj jest dosyć dobra temperatura, 24 stopnie na zewnątrz. Owszem, klimatyzacja musi chodzić, ale sama klimatyzacja jest dużo mniej energochłonna niż ogrzewanie na przykład zimą takiego samochodu. Kupując elektryka, musicie zdawać sobie właśnie z tego też sprawę, że nie tylko to, jak jeździcie, będzie grało rolę albo po jakich drogach, ale też będzie zależał zasięg rzeczywisty od tego, jakie są temperatury. Co to za tutaj bąk mi jakiś wleciał? Won bąku! O, patrzcie, przy 50 na godzinę stabilna prędkość 12 kWh. No, teraz to już z 800 km. 11, to z 800 km tak przejadę. Jeżeli wam się nie spieszy, to możecie nawet spróbować do Chorwacji dojechać. 50 na godzinę na tempomacie. Natomiast tutaj pokazuję wam zawsze zasięg, przynajmniej w tym egzemplarzu, w Mach-E. W tym samochodzie, w tym modelu, w tej marce. Taki zasięg, który jest wyciągnięty z kilku ostatnich ładowań i jazd.
jako że ja poruszam się nimi, żona głównie do Warszawy i z Warszawy, jazda miejska, podmiejska i tak dalej, więc to jest średnia z ostatnich powiedzmy 2000 km przejechanych, świadczy o tym, że ten zasięg taki średni to jest tam 400, 440, 450 po naładowaniu go na fulla. Tylko naprawdę jeździmy nie 100 na 120 i nie 100 na 140, tylko jedziemy jak normalnym samochodem spalinowym. A jeszcze zobaczmy, jak sam Ford ocenia moją jazdę, bo tu jest, jak jeżdżę. Przyspieszenie 29%, prędkość 100%, zwalnianie 0%. Nie wiem, co to znaczy zwalnianie. Źle zwalniam? O, i to taka droga właśnie, 90, potem 70 przed zakrętami, 50 we wiosce. No, takie typowe podmiejskie drogi. No dobra, jesteśmy w Radziejowicach, zbliżamy się do ekspresówki, więc podsumowanie. 11,5 km, 15 kWh zużycie energii. To oznacza, że nadal w takich warunkach, jeżdżąc sobie wokół miasta takimi drogami, jesteście w stanie akurat tym Fordem przejechać 600 km. Czyli wynik dokładnie taki, jak podaje producent według WLTP. I dokładnie tak będzie z każdym innym elektrykiem. Jak będziecie stosowali się do przepisów, będziecie jeździli po mieście oraz wokół tego miasta z prędkościami do 90 na godzinę, wykorzystywali rekuperację, to wówczas macie szansę osiągnąć realny wynik podawany przez producenta. Czy to Macha E, czy każdego innego elektryka. A teraz czas sobie zadać pytanie, jak to będzie, jak będziecie jechali stabilnymi prędkościami. 90 na drodze krajowej przez dystans dłuższy, sprawdzimy to na 5 km, czy 120 potem też na 5 km sprawdzimy i 140, tak jak na autostradzie. 91 se ustawimy, żeby nas tiry nie wyprzedzały, ale nas będą tu wyprzedzali, ale się będą śmiali, że se elektryka kupił i 90 jedzie na godzinę. Dzisiaj są optymalne warunki, bo jest tak, 24 stopnie na zewnątrz, to czyli taka dobra temperatura dla sprawdzania tego typu rzeczy, bo ani nie jest za niska, ani nie jest za wysoka. Przy za wysokiej klimatyzacja musiałaby pracować z większą wydajnością, temperatury poniżej 15 stopni oznaczałyby, że musimy się dogrzewać, a wtedy zużycie energii by rosło. Teraz jest tak naprawdę optymalnie. No i druga rzecz, nie wieje dzisiaj, więc te dane będą dosyć wiarygodne, bo to też, jak jedziecie elektrykiem, to zależy. Wystarczy, że macie czołowy wiatr przy 120 na godzinę, który wieje z prędkością 50 na godzinę i to jest tak, jakbyście 170 jechali na przykład, nie? Wystarczy nawet, że ten wiatr niech będzie 20 na godzinę, ale wieje Wam z przodu, no to podnosicie tak de facto prędkość samochodu o 20 na godzinę. Jedziecie 100, to tak jakbyście jechali 120. No i zużycie energii rośnie. Dzisiaj jest w zasadzie bezwietrzny dzień. Wiecie co? Żeby uwiarygodnić, to zrobimy jeszcze kolejne 5 km, czyli 10 km przejedziemy przy tych 90 na godzinę, bo zobaczcie, jakie jest wskazanie komputera pokładowego. Pokazuje, że średnie zużycie to 11 kWh. Aż mi się wierzyć nie chce, bo to by oznaczało, że jadąc 90 na godzinę można byłoby przejechać co 800 km. O, 13. No, dlatego mówię, musimy to uwiarygodnić. Zobaczcie, 10 km przejechane, 13 kWh przy stabilnej prędkości 90 na godzinę. To oznacza, słuchajcie, że przejeżdżacie nim 700 km ze stabilną prędkością 90 km na godzinę. No dobra, to teraz 120. Tu się zacznie. Na pewno będą jakieś hamowania niestety, gdyż tiry jadą przed nami, ale pozostawiamy to zadanie tempomatowi. Niech on sobie sam reguluje, kiedy będzie hamował. Podobno w elektrykach jest tak, że one projektowane są w ten sposób, żeby do tych prędkości, z którymi się jeździ, czy w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych, to zużycie energii było sensowne. Czyli tak do 120 km na godzinę. Natomiast powyżej tych prędkości to zużycie energii powinno znacząco rosnąć. Zobaczymy, jak będzie w tym wypadku. No kurna, no ale jak ja mam sprawdzić te 120, jak tutaj już jest litania przede mną wyprzedzających. Jadących 110. Jak, no?
No i jak, ja się pytam? No ale dobra, no to są warunki drogowe, to w takich będziemy go sprawdzali. To przyspieszenie do 120, czyli jak zwolnię do 110, 100, to do 120 potem, żeby dojechać, to też trochę energii mu poszło, więc to będzie też wiarygodne, no. Ale jak ładnie sobie przyhamował fajnie, wtedy on nie ma tej pełnej rekuperacji przy przyhamowaniu, tylko tak delikatnie sobie hamuje. Tak jak ja bym tylko lekko odjął ten gaz. I już widzicie, jak tak jeżdżę dzisiaj bardziej zachowawczo i zgodnie z ograniczeniami, to zasięg skurczył się o 6 km, a przejechałem w tym czasie 10 km. Czyli już ten komputer pokładowy sobie to wszystko kalkulacje przeprowadza. No, no dobra, 9 km przejechane, to nam wystarczy, bo za chwilę tu na węźle musimy zjechać. I przed chwilą było 16, teraz 17 kWh. W związku z czym 16,5 przyjmujemy. Zobaczcie, znowu 16. Możemy śmiało przyjąć, że to będzie między 16 a 17 kWh. W praktyce oznacza to, że przejeżdżacie sobie te... Zobaczcie, tylko hamowanie zacząłem, 15 kWh. W praktyce oznacza to, że jadąc 120 przejedziecie 10% mniej trzy dystans niż podaje Wam producent. Czyli w tym wypadku to będzie 500-550 km. I zobaczcie, zwróćcie uwagę, tu mieliśmy 16 kWh. W tamtych poprzednich pomiarach to było 13, 14, 14,5. Zobaczcie, jaki to już jest skok. Do 90 na godzinę wszystko jest super, petarda. Natomiast jak tylko Wam ta prędkość rośnie, to to zużycie energii skacze o 20% od razu. I teraz ciekaw jestem, jaki będzie skok, jak pojedziemy sobie 140 na godzinę. I reseten. 140, proszę, zaprogramowane. I wio. Ruch jest spory, na pewno będzie parę hamowań, nie wiem, mam nadzieję, że tiry przynajmniej nie będą wyprzedzały. To tak, to do hamowania ze 120, no już, po zawodach. Średnie zużycie 21 kWh. 20, bo hamuje i odzyskuje energię. Dobra, przed nami zaczyna gęstnieć ruch, więc za chwilę będziemy musieli zwalniać. I zobaczcie, po 8 km mamy 22 kWh i jest to bardzo realny wynik, który pokrywa się z tym, jakie ja osiągam w codziennej jeździe. 21-22 kWh przy 140 km na godzinę. To i tak w wypadku tego auta akurat daje Wam zasięg na 400-450 km autostradowej jazdy. Natomiast zwróćcie uwagę, że te 400 czy 450 km to już jest jakieś 20-25, nawet do 30% mniej niż ta dana WLTP. I tak się też przyjmuje, że zasięg autostradowy przy 140 na godzinę będzie do 30% niższy w optymalnych warunkach pogodowych niż ten podawany przez producenta w danych WLTP. Zużycie samoenergii, te 22 kWh, zwróćcie uwagę, że jest już o 5, zwiększyliśmy prędkość tylko o 20 na godzinę, a zużycie energii wzrosło o 5 kWh. Czyli już mamy spory skok. Pomiędzy tą jazdą 90 na godzinę a 120 na godzinę mieliśmy skok też o 4 czy tam 5 kWh, ale wzrost prędkości było 30 km. Niemniej, podchodząc do elektryka i patrząc na jego zasięg, musicie zdawać sobie sprawę, że ta dana WLTP odnosi się do jednych konkretnych warunków, które są sprawdzane w laboratoriach. Przy sztucznym wietrze, na rolkach, przy niewielkich prędkościach, na niewielkim dystansie, po prostu jest to tylko i wyłącznie punkt odniesienia. Tutaj, mam nadzieję, pokazaliśmy Wam, że bardzo energooszczędne takie auta są, czyli elektryki, w mieście, kiedy dużo pracuje rekuperacja. Przy 90 na godzinę, przy stabilnej jeździe. Przy jeździe poza miastem, bocznymi drogami. Wówczas możecie liczyć nawet nie na wynik ten, jaki jest podawany przez producenta w WLTP, ale nawet trochę wyższy. Tak jak my pokazaliśmy przy 90 na godzinę, że to będzie nawet 700 km. Natomiast wraz ze wzrostem prędkości, kiedy nie macie możliwości hamowania rekuperacyjnego i nie odzyskuje się ta energia, to zużycie rośnie, bo samochód cały czas musi wykorzystywać prąd, żeby dostarczać go do kół i żeby nawet zapewnić stabilną jazdę. Dziękuję za uwagę.